Proszę Państwa, zapraszam Państwa na kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. I pan Wojciech Więckowski. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio modna jest akcja Hot Challenge, w ramach której znane osoby rapują w celu zebrania pieniędzy dla medyków. Czy wziąłby pan udział w tej akcji, gdyby został pan nominowany do tego przez kogoś? No, nie mam talentu do rapowania, więc myślę, że lepiej nie ryzykować. Chociaż cel wydaje mi się tutaj zacny. Drugie, co pan sądzi o Adamie Michniku? Świętej pamięci Stefan Kisielewski w Alfabecie Kisiela wypowiadał się o nim pozytywnie. Jak pan uważa, z czego wynikała taka ocena owego jegomościa? Tak bardzo się zmienił, czy zawsze taki był, tylko umiał się maskować? Z tego, co opowiadał o wielu osobach, Stefan Kisielewski wydaje się, że znał się na ludziach. Jak pan sądzi, co obecnie mógłby powiedzieć na jego temat? Ponadto z nagrań z Magdalenki wynika, że Adam Michnik umiał bratać się z ówczesnymi sferami władzy. Czy uważa pan, że mógł być agentem? Nie, nie uważam. Adam Michnik po prostu politykował i to bratanie się wynikało z pewnego planu politycznego, który zresztą w rozmowach z notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem można wydestylować. Chodziło o pewną ofertę polityczną, którą za pośrednictwem Jana Lesiaka przedstawiał Jacek Kuroń ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, że jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, no to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, no i zachowania tego, co sobie teraz właśnie kradnie, czy zaczyna kraść. Bo właśnie wtedy rozpoczął się proces uwłaszczania nomenklatury. I oferta została przyjęta, stała się podstawą rozmów Okrągłego Stołu. I Michnik nie był agentem, tylko politykował razem z Jackiem Kuroniem i innymi w imieniu tak zwanej lewicy laickiej. Zresztą to jest pojęcie w jego książce Kościół, Lewica, Dialog, która wyszła bodajże pod koniec lat 70. No i Adam, co to była lewica laicka? No to byli dawni stalinowcy, którzy tak spektakularnie się przepoczwarzyli w demokratów. I jeśli rzeczywiście Stefan Kisielewski wypowiadał się o Adamie Michniku z pewnym uznaniem, ale myślę, że to dlatego, że uważam go i słusznie za człowieka inteligentnego. Natomiast wypowiadał się również no, nie tak entuzjastycznie o Adamie Michniku, na przykład mówiąc, że jacyś szakale tu się szykują do skoku na naszą wolność, przy okazji tam procesów tych politycznych. Więc miał dosyć trzeźwą ocenę. Jan Michnik rzeczywiście umiejętnie się maskował, to trzeba przyznać, i bardzo wielu ludzi się dało na to nabrać. Natomiast no cóż, no to pan redaktor Michnik, myślę, że teraz jego sytuacja trochę tak przypomina taki wierszyk Tadeusza Boja Żolińskiego, że gdy się człowiek robi starszy, wszystko w nim po trochu parszy wieje. No i Adam Michnik, który kiedyś to wielką politykę prowadził, teraz prowadzi trochę mniejszą, no bo tam właśnie dzisiaj Gazeta Wyborcza publikuje zwierzenia tej pani, która tam spółkowała z posłem Piętą. No więc to już schodzi w takie rejony rzeczywiście znacznie niższe. No, ale Adam Michnik jest wyznawcą mądrości etapu, to widocznie no, taki los mu wypadł na tym etapie. Nie współczuję mu, bo sam tego chciał. Pan Dominik Figiel. Czy rzeczywiście, jak wielokrotnie pisał, mówił pan Grzegorz Braun, operacja Trust czy NEP trwa i trwać będzie? No to są dwie różne rzeczy. Operacja Trust polegała na tym, że chodziło o to, żeby GPU przekonało emigrację rosyjskich emigrantów na Zachodzie, takich emigrantów politycznych, że w Rosji taka opozycja straszna się przeciwko bolszewikom i tylko trzeba tam przyjechać, stanąć na czele i nadać temu rozmach.
I wielu się dało nabrać, między innymi Savinkov dał się nabrać na operację trasy. Rosjanie często robili takie rzeczy, powtarzali to wielokrotnie. Między innymi tu bezpieka polska się też nauczyła i powtórzyła ten schemat operacji Trust z tymi kolejnymi komendami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość powojennego, które już tam, ta piąta komenda WiN-u, to już byli sami agenci UB i też wielu ludzi się dawało nabrać na Zachodzie na ten. NEP natomiast był reakcją samych bolszewików, trochę byli przerażeni, że komunizm wojenny doprowadził do całkowitej zapaści gospodarki. No i postanowili trochę odejść od zasad ustroju socjalistycznego, tak jak to Lenin mówił, krok naprzód, dwa kroki wstecz, i dopuścili mechanizmy rynkowe. No i oczywiście tak jakby krople deszczu padły na wyschniętą ziemię, natychmiast tam się to ruszyło. Oczywiście potem bolszewicka propaganda to wykorzystała, bo tam byli ludzie przedsiębiorczy, którzy z tej okazji skorzystali i zaraz stali się, znaleźli się na celowniku bolszewickiej propagandy. Dwie kategorie, Nepman i Kułak. No później tam Stalin zrobił z nimi porządek, to znaczy ich tam wytępił prawie całkowicie, ale i on też nie był taki całkiem dogmatyczny, bo kiedy w roku 1940 chyba, kiedy się Związek Radziecki szykował do wojny zimowej, tak zwanej z Finlandią, no to tam w takich pustkowiach sporo tych działań wojennych się toczyło, gdzie nie było żadnych szlaków komunikacyjnych. No i Stalin się zwrócił do Naftalego Aronowicza Frenka, tego, który, takiego Żyda, on zmarł w rangu generała NKWD, który był wynalazcą systemu kotłów w Gułagu, czy by nie podjął się wybudowania linii kolejowej właśnie w tym bezludnym terenie w kierunku granicy z Finlandią. I Naftali Aronowicz Frenkiem poprosił o jeden dzień do namysłu i Józef Stalin się zgodził, po czym następnego dnia Frenkel powiedział Stalinowi, że owszem, on się podejmie, ale jeden warunek. No a jaki? A taki, że na tej budowie nie będą obowiązywały zasady ustroju socjalistycznego. I ojciec narodów się zgodził. Także jak widać, że był elastyczny. Jak trzeba było, to nawet i on. Marcin Kozłowski. A nie, jeszcze Grzegorz W., przepraszam. Grzegorz W. Szanowny panie Stanisławie, w jaki sposób toczyć spory polityczne, światopoglądowe z ludźmi inteligentnymi, ale mającymi spaczoną, głównie przez media, ocenę rzeczywistości? Ostatnio w dyskusji z dwoma oponentami, którym nie sposób odmówić inteligencji, przebyłem drogę od recenzowania obecnych rządów i sytuacji związanej z wirusem, aż po starożytność i początki Starego Testamentu. Czy warto prostować jawnie złe poglądy, nieprawidłowe argumenty i wnioski? Czy może lepiej skupić się na tak zwanej bieżączce i stanowczo unikać odniesień historycznych? Łatwiej ludzi oszukać niż przekonać, że są oszukiwani, więc może lepiej unikać historii, żeby nie zrażać rozmówców, a poruszać kwestie widoczne dla każdego. No, wszystko zależy od tego, jaki pan ma cel, bo jeżeli pan jest politykiem i chce pan oszukać na przykład ludzi, obywateli, no to może pan to ich oszukiwać. Czasami zresztą to może z dobrym skutkiem, bo powiedzmy, że polityk, który chce tam być wybrany, ale ma pewien plan pożyteczny dla państwa, po to, żeby został wybrany, to obiecuje wszystkim, że im tam postawi pół litra do obiadu i tak dalej, a jak już go wybiorą, to wtedy mówi o nie, inaczej będzie. No i to może się okazać korzystne, to oszustwo i dla państwa, i dla samych oszukanych. Natomiast jeżeli pan chce kogoś przekonać,
to musi go pan przekonać, nie oszukiwać. I wtedy wszystko zależy od umiejętnego doboru argumentów, również historycznych, które są bardzo przydatne, bo one nic tak nie działa, nic tak nie przekonuje jak przykład. Dlatego moim zdaniem warto się odwołać do przykładów historycznych, a jest ich takie mnóstwo, że naprawdę starczy na wszystkie możliwe dyskusje. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, mam może jeszcze jedno pytanie związane trochę z fantastyką. Czy komunizm można uznać za ustrój kosmiczny, w sensie taki, który pasuje do istot pozaziemskich, myślących kolektywnie jak mrówki, jeśli takie istnieją? Bo w przypadku ludzi to się niekoniecznie sprawdził, chociaż nie wszyscy tak uważają. No ja nigdy nie spotkałem żadnej istoty pozaziemskiej, więc nie wiem, czy komunizm do nich pasuje. Ale rzeczywiście tutaj przykład z mrówkami taki jest. Mrówki są istotami rzeczywiście kolektywnymi. No i bardzo ścisły podział ról jest wśród nich i tak dalej, i tak dalej. No ale nie wiem, czy no, być może, że mrówkom z tym wszystkim jest dobrze. Natomiast psychika ludzka, jak mi się wydaje, jest trochę inna niż psychika mrówek i dlatego na ludziach komunizm się nie sprawdza. Dlatego były takie pomysły, że jak tych, co tam wierzą w komunizm, żeby tam jakiś teren im wyznaczyć i go ogrodzić, i oni niech tam się komunizują, ale żeby nie zmuszali do tego całej reszty. Pan Damian Maziarz, czy nie uważa pan, że określenie wolny rynek, którego od lat pozostaje pan apologetą, jest nieadekwatne? By dany czyn pozostał wolny, musi on wszak a. świadomy, b. odpowiedzialny. Sama zaś możliwość wyboru różnych opcji jest jedynie swobodą, nie wolnością. Wobec tego, skoro częstokroć podmioty tudzież jednostki podejmują decyzje bez możliwości rozeznania ich skutków, choćby przez wzgląd na asymetrię informacji pomiędzy jednostką a dużym podmiotem, zatem ich czynowi nie przysługuje komponent świadomości i odpowiedzialności. Właściwie nie byłoby posługiwanie się terminem wolny, swobodny rynek, właściwsze chyba, nie zaś wolny rynek. No to jest taki trochę spór o słowa, bo co to znaczy swobodny? No jeżeli mam swobodny wybór, mogę wybrać albo to, albo tamto, mogę iść w lewo, albo w prawo, albo wprost, no to ta swoboda jest właśnie wolnością. Ta swoboda jest wolnością, a czy jestem w stanie przewidzieć wszystkie skutki mojego wyboru, na przykład, że jak pójdę w prawo, to tam czają się zbóje, a jak pójdę w lewo, to tam się zbóje nie czają, ale ja o tym nie wiem. W związku z tym no, korzystanie z wolności wiąże się z ryzykiem. Wiąże się z ryzykiem. I wydaje mi się, że mówiąc o świadomym wyborze, ma pan na myśli możliwość przewidzenia wszystkich następstw. To nie ma takiego człowieka, który by mógł przewidzieć, dlatego właśnie inżynieria społeczna jest taka szkodliwa, że niektórym ludziom w swojej pysze się wydaje, że potrafią przewidzieć wszystkie skutki własnych działań. Oczywiście to nieprawda, no ale potem inni ponoszą tego konsekwencje. Także ja bym jednak pozostawał przy określeniu wolny rynek, bo pamiętam, to jest taki spór o słowa trochę. Wydaje mi się, że nie ma pan racji. Proszę państwa, no i na tym kończymy ten cykiel pytań i odpowiedzi. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam na cykiel kolejny.